zaczynam batalię z ministrem Zdrojewskim. Wylał na mnie parę kubów pomyli, pognojówki. Wydaje mi się, że minister nie powinien robić takich rzeczy. Minister kultury. Zbigniewa Rybczyńskiego miałem szczęście poznać podczas pracy nad filmem Short Story of You People. To bardzo fascynujący artysta i muszę przyznać, że podczas tej pracy wpadliśmy po prostu w pracoholizm. Kolejnym filmem, do którego scenariusz napisać planowaliśmy, był film o Koperniku, który miał przynieść dochody na film Short Story of You People, gdyż Short Story of You People ma być filmem odważnym, mówiącym o nietolerancji, o braku świeckości i braku racjonalizmu wśród ludzi. Jest to bardzo ciekawy, ambitny projekt i mam nadzieję, że mimo wszystkich problemów, jakie Zbigniew Rybczyński, zwany przez przyjaciół Zbigiem, ma z ministrem Zdrojewskim, ów film powstanie. Wydanie wielu milionów złotych publicznych pieniędzy na mój projekt, który jestem autorem. Wygląda, jeżeli kobiety decyduje, aby mi usunąć, odsunąć tego projektu, to chyba wypadałoby na to zaprosić jakąś rozmowę. Pismo wysłać, bo to jest poważna chyba decyzja. Prawda? Zostałem za to, że upubliczniłem fakt ogromnej malwersacji, które były w trakcie tej pracy, które miały zdecydowany wpływ na to, że ten projekt się przeciągał w nieskończoność. Zamiast odpowiedniego nadzoru, zamiast zgłoszenia tego do prokuratury, pan Zdrojewski robił się z półtora roku dokładnie po prostu z podmiotem dywan. A ludzie, którzy byli to zamieszani, po prostu rozwijali czarne wody dookoła. Żona była zatrudniona na stanowisku dyrektorstwa. Tak, dużo różnicy. Chodziło o zmiany w strukturze, bo to nie jest tak, że ja wcześniej nie pracowałam. Ja wcześniej pracowałam normalnie. To nie pracowaliśmy od samego lutego, nie są 4 lata już razem. A właśnie jak pojawił się pan badacz, mieliśmy takie zmiany strukturalne, organizacyjne jako jednostka. No i chodziło o to, że jeśli wypadać takie właśnie mowy, to była w bezpośredniej jakby poległości pod dyrektorem artystycznym. Zbigniew Rybczyński jest laureatem Oscara. Swojego Oscara dostał za innowacyjność, za to, że traktuje film jako dalsze przedłużenie sztuk plastycznych oraz rozwoju technologicznego naszej cywilizacji. Jego pasją jest tworzenie niezwykłych obrazów, ale obrazów, które mają charakter przełomowy. Rybczyński na zlecenie ministra Zdrojewskiego podjął się wprowadzenia nowych technologii do Wrocławia i stworzenia ośrodka badawczego, filmowego, badań nad obrazem CETA. Niestety, kiedy Rybczyński odkrył, że w firmie dokonywane są malwersacje finansowe i zgłosił to do ministra Zdrojewskiego, nie nastąpiła natychmiastowa reakcja ministra Zdrojewskiego. Po jakimś czasie, gdy Rybczyński zdecydował się upublicznić te fakty, został natychmiast zwolniony z pracy. Obecnie dochodzi w sądzie swoich praw. Ta sprawa, która odbywa się teraz we Wrocławiu, jest stosunkowo prosta, gdyż chodzi tylko o jedno pomówienie,
mające na celu przedstawienie reżysera w złym świetle. Inne sprawy toczą się w Warszawie i mają dużo bardziej złożony charakter. Ta sprawa jest z powództwa cywilnego, ale są też sprawy karne. Kampania wyborcza do Europarlamentu jest doskonałą okazją na to, aby przyspieszyć tę sprawę. Oczywiście nie jestem sądem i nie mogę powiedzieć z całą pewnością, że Zbigniew Rybczyński ma rację, a Zdrojewski nie ma racji. Aczkolwiek wiele faktów, które można podziwiać, tudzież z którymi można się zapoznać na stronie Rybczyński Case w internecie, no, świadczy zdecydowanie na korzyść reżysera. Na pewno to, że Zdrojewski nie dał żadnego jakby konkretnego wyjaśnienia, odniesienia się do zarzutów Zbigniewa Rybczyńskiego, a jednocześnie kandyduje jako jedynka do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej, jest bardzo dziwne. Zdrojewski jest przecież obecnie ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, a Rybczyński jest laureatem Oscara. Mam nadzieję, że dzięki kampanii do Parlamentu Europejskiego ta sprawa ulegnie przyspieszeniu. Jeśli chodzi o sprawę, która była rozstrzygana dzisiaj w Sądzie Wrocławskim, to wydaje się, że jest ona bezsprzecznie wygrana przez Rybczyńskiego, gdyż treść maili, na które powoływał się Zdrojewski, chcąc jakby zaszkodzić wizerunkowo Rybczyńskiemu, jest zupełnie inna w rzeczywistości od tej, którą podawał w prasie Zdrojewski. Rybczyński jest załamany. 5 lat temu przyjął obywatelstwo polskie, wierząc w to, że w naszym kraju zapanowała demokracja i że można tu pracować i że w ten sposób może spełnić swój patriotyczny obowiązek wobec naszego kraju i założyć w naszym kraju naprawdę wspaniałą placówkę dla nowoczesnych technologii, przyciągającą cały przemysł filmowy do Polski, do Wrocławia konkretnie. Niestety, po doświadczeniu, jakie miało miejsce ze Zdrojewskim, Rybczyński jest zdecydowany, aby opuścić nasz kraj i zamieszkać z powrotem w Stanach Zjednoczonych. Jest to dosyć smutne. Przestępstwa przez ministra, przez ludzi z nich związanych, pan Banasza, ci ludzie przez 1,5 roku odbywali fakt. Wszystko prawda, żeby ten fakt ukryć. Są wiele dowodów, są wyniki pierwszej kontroli, która była przeprowadzona, kiedy ja zawiadomiłem o tym ministra tam. Mamy nadzieję, że obecna kampania do Parlamentu Europejskiego pomoże Zbigniewowi Rybczyńskiemu szybciej wyjaśnić tę sprawę i szybciej dojść do sprawiedliwości. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że Europa Plus, Twój Ruch, troszczy się o kulturę, czego chyba najlepszym dowodem jest Ewa Wójciak jako jedynka na liście łódzkiej. Ale nie tylko ona jest oczywiście człowiekiem kultury. Miejmy nadzieję, że kultura Polski i Europy będzie się dobrze rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, pozostaje żal, że niejako pierwotny charakter tej formacji ulega całkowitej zmianie, niekoniecznie w dobrym kierunku. Zachęcam wszystkich do wspierania Zbigniewa Rybczyńskiego oraz do głosowania na listę Europy Plus, Twój Ruch, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Ja kandyduję z Opola i z Wrocławia jako 9 na liście. A jeśli chodzi o kwestie finansowe, to jest sprawy o nieprawidłowości.
No co, no cieszę się, że w ogóle ten proces się odbywa, że się rozpoczął. Martwię się tym, że wiem, że te wszystkie procesy w Polsce mogą bardzo długo trwać. No i wierzę w to, że polska sprawiedliwość, polski wymiar sprawiedliwości, policja, prokuratura i sądy są niezależne i że sprawiedliwości stanie się zadość. Dlaczego z nim się nie spotkałeś?